No, cześć, witam Was wszystkich serdecznie w tym filmie. Chciałem Wam pokazać, jak obsługiwać tą strategię First Strike, którą zrobił Rafał. Nie jest to jakieś tam zwykle skomplikowane, ale musimy niestety wgrać pliki robota do platformy i w tym celu najpierw musimy sprawdzić sobie ustawienia, czyli wchodzimy w zakładkę narzędzia, opcje. I tutaj, jeżeli klikniemy sobie strategię, to musimy mieć ptaszkiem zaznaczone, zezwalaj na automatyczny trading, tak? I to wszystko to, co tutaj ja mam, to co tu widzicie na tym screenie, także możecie sobie w ten sposób też pozaznaczać. Później klikamy OK i następną czynnością będzie wgranie właśnie tego robota, a żeby to zrobić, musimy otworzyć zakładkę plik, później przechodzimy do otwórz folder danych i już jak nam się otworzy ten folder, tak, to tutaj mamy tutaj ten folder z plikami. Wchodzimy do MQL4 Experts, pamiętajcie, bo wskaźniki się wgrywa do folderu Indicators, natomiast roboty wgrywa się do folderu Experts, zatem wchodzimy w Experts. I tutaj sobie umieszczamy tego robota. Jak widzicie, ja mam tutaj wiele robotów. Mam już umieszczony First Strike, tak? First Strike już jest umieszczony, także ja nie będę go ponownie wgrywał. A zatem zamykam i teraz przechodzimy sobie do zakładki tej z robotami, czyli do menu nawigacyjnego. Otwieramy sobie strategię. Tutaj odszukujemy sobie First Strike. Chwytamy to. Przyciskiem myszy przenosimy sobie to na pulpit, tak, i otwiera nam się, w zasadzie otworzy nam się zakładka ta. Tutaj sobie w ustawieniach ogólnych możemy sobie odznaczyć, żeby był long short. Te tutaj ptaszki powinny być tak samo zaznaczone. Umożliw handel, to słuchajcie, to jest bardzo ważne. Musi być umożliw handel. I również sprawdzamy, widzicie, tutaj na tą buźkę, jeżeli jest uśmiechnięta, to znaczy, że jest ok. Zobaczcie, że jakbym to odznaczył, że tego nie będzie, nacisnę, to widzicie, buźka się zmieniła, tak? Nie jest uśmiechnięta. A zatem ona musi być uśmiechnięta, tak? Czyli musi być umożliw handel i wtedy ta buźka jest uśmiechnięta, tak? Wchodzimy sobie w parametry. Słuchajcie, o co chodzi z tymi parametrami. Tutaj, jeżeli chodzi o wielkość lota, to sobie ustawiamy 0,01, czyli to jest mikrolot, tak? Ponieważ będziemy tego robota wrzucać na co najmniej 10 par walutowych, a zatem skumulowane ryzyko to będzie 0,10 lota, ale rozbite na 10 par to będzie na każdej 0,01 lota, czyli 1 mikrolot, tak? Tutaj mamy ustalone, ile wybicie świecy weekly. Słuchajcie, bo to jest strategia na interwale weekly, tak? Czyli wybicie ostatniej świecy weekly będzie 30%. No tak ten robot jest skonstruowany według tych zasad, które ja podałem Rafałowi, tak? Stop loss jest ustawiony na 15%, tak? Break even jest 15%. Tu sobie możecie ustawić, ile chcecie, to już od Was zależy, tak? Czyli jeżeli cena zrobi ruch, powiedzmy 15%, przy tych ustawieniach wówczas zostanie przestawione zlecenie stop loss na break even, tak? I teraz tak, mamy tutaj różne opcje take profit, tak? To jest take profit procentowy, tak? I tutaj jeżeli mamy ustawione, że to jest false or true, czyli jeżeli ustawimy na true, to znaczy, że będzie aktywne 30% świecy i cena będzie wychodziła, cena będzie realizowała take profit. Znaczy robot będzie realizował take profit, ale musicie tutaj jest pewien brak logiki, tak? Ponieważ wybicie jest przy 30% świecy i przy 30% jest realizowany take profit, dlatego warto sobie tutaj zwiększyć to na przykład do 40, do 50% lub ustawić na falsę, co rekomenduję po to tylko, żeby skorzystać z take profit ATR, tak? Ja mam tutaj take profit ATR włączony na true,
a ten wcześniejszy jest na false, tak, żeby on był nieaktywny, czyli ten na true. I teraz tak, ATR biorę z timeframe'u D1, tak, czyli jest z timeframe'u D1, jeżeli świeca wykona ruch daily, czyli poniedziałkowy, wówczas będzie osiągnięty take profit. I uważam, że to jest, jak na tą chwilę, jest to najlepsze, jedno z najlepszych rozwiązań. Jeszcze jest ATR weekly, który też można stosować, tak? I teraz tak, tutaj mamy ATR period i on jest określany na podstawie, to jest standardowy ATR na podstawie 14 ostatnich świec, tak? Można sobie to zwiększyć do 20, można sobie to zwiększyć do tylu dni, ile na przykład ma miesiąc. To jest bardzo też ciekawa opcja, tak? I teraz słuchajcie, to jest ATR mnożnik, tak? I ten ATR mnożnik również możecie sobie zmieniać lub zwiększać. O co chodzi? O to chodzi, że jest, jeżeli damy tu 1, tak? Czyli to będzie wtedy ATR, czyli jedna wartość ATR-a, jaka jest z tych obliczeń. Jeżeli damy 0,5, to jest pół tej wartości. Jeżeli damy tutaj 2, to jest to 2 razy ATR. Jeżeli 3, to będzie 3 razy ATR. Ja tu zaznaczyłem, że to jest pół wartości ATR i wtedy dopiero zamyka transakcję, ponieważ no, trudno liczyć, żeby ten ATR zawsze był osiągany. Jednak mniejszy ATR jest, częściej będzie realizowana transakcja i na tym mi bardziej zależy, tak? No i teraz tutaj mamy dodatkowe ustawienia, które na pewno będziecie wiedzieć, czyli zamyka długą transakcję po otwarciu pierwszej, tak, czyli żeby nie było takiej sytuacji, że bo strategia otwiera w dwóch kierunkach, tak, czyli otwiera, ustawia zlecenia oczekujące do góry i ustawia zlecenia oczekujące do dołu, także jeżeli otworzy się transakcja do góry, to ta transakcja do dołu będzie anulowana, jeżeli otworzy się do dołu, wtedy ta do góry będzie anulowana, tak? Później następne mamy ustawienia, to jest zamknij zlecenie oczekujące w piątek. Czyli jeżeli robot otwiera zlecenie w poniedziałek i będzie taka sytuacja, że przez cały tydzień była na przykład jakaś konsolidacja i nie doszło do aktywacji naszego zlecenia, wówczas ono w piątek zostanie zamknięte i warto to tutaj, żeby było też ustawione to na true. A zatem to jest tyle, jeżeli chodzi o te parametry robota. Jeżeli mamy już to ustawione, tak, klikamy sobie OK. No i jak widzicie, buźka jest uśmiechnięta. W zasadzie robot powinien zaraz zaskoczyć. Jeżeli tylko cena się rusza, będzie jakiś tick, tak, to w tym momencie robot się włączy, się aktywuje i zobaczymy, co się będzie działo, tak. Chwileczkę sobie poczekamy. O, już widzicie, już się pokazało. I teraz tak. Ten robot jest tak skonstruowany, że do 2 minut po otwarciu rynku on sam aktywuje sobie zlecenia. Jeżeli miną te 2 minuty, wówczas musimy sobie kliknąć uruchom zlecenia, tak? Czyli jeżeli odpalicie sobie robota na przykład przed otwarciem rynku w niedzielę, wówczas on sobie sam podpala te zlecenia. Jeżeli na przykład, tak jak ja czasami wracam z pracy o 1 w nocy czy coś, czyli już jest po otwarciu rynku, wówczas pokaże Wam się taki klawisz uruchom zlecenia. I jeżeli nie było wybicia, które jest w ustawieniach, już cena nie zrealizowała tego wybicia, to będziecie mieli tutaj taki komunikat, warunki OK. No i ja, słuchajcie, w tym momencie klikam uruchom zlecenie, tak, i zaraz się te zlecenia powinny uruchomić. To też zależy od tego, aż się pojawi na rynku jakiś tick. O, widzicie? I teraz mam te zlecenia tak uruchomione. I teraz tak, tutaj mamy buy, tutaj mamy sell, tak, tu jest take profit na buy, tu jest take profit na sell. No i odpowiednio mamy tutaj zlecenia stop loss. No i tak to wygląda, tak? Ja sobie to uruchomię. Tutaj mam więcej, tak, par walutowych. Na każdej sobie z nich uruchomię zlecenie. Niech one się tu podpalają. Widzimy już następną. Mi się tutaj uruchomiła. To sobie uruchomię już następną. Tu sobie włączę następne, może od razu wszystkie sobie je poruchamiam.
sobie pomniejszam te wykresy, tak żeby to było lepiej widoczne dla mnie. Tak, i sobie teraz poczekam chwilę, aż wszystkie te zlecenia się uruchamiają. Ok, widzimy, że wszystkie tutaj nasze pary, moje pary walutowe zostały już aktywowane. No i w zasadzie mógłbym już sobie wyłączyć tak platformę, z tym, że tutaj należy uważać, ponieważ jeżeli wyłączymy platformę, musimy wiedzieć, że te zlecenia są na serwerze, a robot jest na naszym komputerze i on wtedy nie może obsługiwać tej transakcji. Dlatego najlepiej, jeżeli taka platforma jest cały czas otwarta, natomiast jeżeli nie możemy mieć jej otwartej, wówczas musimy ręcznie zamykać te transakcje, na przykład z telefonu lub czasowo sobie otworzyć platformę. I to zrobić. Natomiast jeżeli mamy cały czas otwartą platformę, wówczas robot może sobie reagować, tak, może sobie przestawiać zlecenie zabezpieczające na break-even i wykonywać te wszystkie instrukcje, które ma zaprogramowane, tak. Także jak do tej pory ja używam tego robota jedynie do otwierania transakcji, tak, bo już później sobie ręcznie to kontroluję przez telefon. Natomiast często też i go używam do optymalizacji. I właśnie jak to zrobić, dzisiaj jeszcze Wam o tym opowiem. Ok, a zatem przejdziemy sobie do optymalizacji. Na czym to polega? Otóż musimy wiedzieć, że zmienność, ja sobie może rozwinę tutaj tą parę waltową, to jest EURUSD. Musimy sobie wiedzieć, że ATR, no, zmienność w ogóle tej pary nie jest zawsze taka sama. Czasami jest ona większa, czasami jest mniejsza. Generalnie warunki rynkowe się zmniejszają i to, że wybicie jest ustawione na 30% ostatniej świecy weekly, no nie znaczy, że to jest dobre ustawienie, bo może by okazać się, że dla jakiejś pary walutowej lepsze będzie wybicie 10% świecy weekly, dla innej pary walutowej będzie to wybicie 5% świecy weekly. Już Wam pokażę, o co chodzi. Dokładnie chodzi tutaj o ten parametr, tak, tutaj 30, czyli dla niektórych par może być to 5, dla niektórych może być 10, dla niektórych może być 15 albo 20, no różnie to może być i tak naprawdę my tego w tej chwili nie wiemy. 30 to jest takie założenie uniwersalne, tak? I w sumie to byłoby najlepsze, natomiast okazuje się, że ta strategia tak naprawdę wymaga tego, aby ona była dostosowana do określonego rynku. Jak możemy to zrobić? No i tutaj w tym momencie musimy wykorzystać optymalizację w testerze strategii, a zatem przechodzimy do testera strategii. Ja sobie tutaj kliknę, tak? I co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, a zatem zanim przystąpimy sobie do takiej optymalizacji czy takich testów, to musimy sobie pobrać dane i może zrobimy to na parze walutowej na kablu. Może zrobimy to na kablu i to będzie chyba najlepsze, bo nie na każdej parze walutowej testy przebiegają poprawnie i to będziemy mogli w tym momencie wychwycić. A żeby to zrobić, musimy sobie przejść do centrum historii, tak? Tutaj wchodzimy do centrum historii. I co nas interesuje? Zaznaczamy sobie tą parę walutową, tak, którą chcemy i klikamy pobierz. Klikamy OK i to nam pobiera sobie tutaj teraz w tym momencie dane historyczne. Słuchajcie, te dane historyczne są dużo, dużo lepsze niż były one kilka lat temu i to jest bardzo ważne, tak? Bo są dosyć precyzyjne, także ja sprawdzałem to pomiędzy danymi Dukascopy a danymi serwerów Metacodes, są dużo lepsze niż były kiedyś, tak? I dobrze, żebyśmy sobie jeszcze kliknęli, tak dla bezpieczeństwa, słuchajcie, jedna minuta. Jeszcze raz sobie to kliknę, pobierz. Tak, wszystko potwierdzamy. Interwał dzienny.
I jeszcze tak, interwał tygodniowy, tak, to sobie też. I w zasadzie te wszystkie operacje, które wykonałem, są to jest to wszystko. Daję, zamknij. W tym momencie nas to, co tutaj widzimy, nie będzie nas interesowało. Natomiast przechodzimy tutaj do tego panelu testera, tak, i wybieramy sobie tutaj. Tutaj musimy sobie, bo tu możemy testować wskaźniki bądź strategię, czyli wybieram sobie strategia. Później musimy sobie wybrać First Strike Robot, tak? Czyli jesteśmy. Później instrument, czyli ja już mam wybrany, tutaj widać, że to jest funt brytyjski do dolara, tak? Później sobie tu, słuchajcie, można sobie wybrać kontrolę punktów, jeżeli mamy słabsze komputery, to wybieramy sobie kontrolę punktów. To w zasadzie dla strategii opartych na wysokie interwały to nie jest żaden problem, tak? A można sobie też, jeżeli ktoś ma mocniejszy komputer, może sobie wybrać każdy tick, tak? Zakres dat, jakie sobie wybieramy. I teraz ważna sprawa. Nie musimy tutaj testować tego na 20-30 latach. Wystarczy kilka lat wstecz, na przykład ja sobie to zrobię, załóżmy, że od 2008, czy tam 2007 nawet, 17, tak, o 2017, od stycznia do dnia dzisiejszego, oznaczę sobie dziś, do dnia dzisiejszego i wystarczy. Jeżeli chodzi o tryb wizualny, to jeżeli chcemy wiedzieć, jak, w jaki sposób robot zawiera transakcje, możemy sobie włączyć tryb wizualny, natomiast działa to bardzo wolno, dlatego ja go wyłączę, ten tryb wizualny. I co dalej? Przechodzimy tutaj do interwałów. Słuchajcie, w testerze, ta strategia gra na weekly, natomiast w testerze mamy największy interwał, tutaj mamy daily, tak? Ale nie ma co się tym przejmować, bo jakie byśmy tu nie ustawili, to robot i tak oblicza na podstawie dostępnych interwałów, oblicza interwał weekly i według niego są zawierane transakcje. Jeżeli chodzi o spread, czyli tutaj mamy aktualny, tak, 2 punkty, 5, 10 punktów. Spread jest podawany w punktach, czyli 10 punktów to będzie 1 pips, tak? Czyli tak sobie możemy dać, ja tak zawsze daję spread 1 pips i to. I to jest jak najlepsze. I teraz damy sobie właściwości strategii. I teraz słuchajcie, jeżeli damy właściwości strategii, to tutaj mamy odpowiednie ustawienia. Jeżeli sobie damy testowanie, możemy sobie dać 1000 dolarów lub 10 tysięcy dolarów. Chodzi o to, żeby te parametry były w jakiś sposób zestandaryzowane, tak? Jeżeli sobie damy, czy damy sobie 10 tysięcy dolarów, czy 1000 dolarów, wówczas będziemy mogli sobie w jakiś sposób obliczyć ten procent ryzyka, ponieważ w sposób geometryczny, ponieważ jeżeli damy 1000 dolarów, to wiadomo, że nie możemy dać zbyt wysokiego lota, jak wartość tego lota będzie i jak to będzie mikrolot, to może w ten sposób powiem, że to będzie mikrolot, a nie jeden lot. Przy 10 tysięcy dolarach możemy dać wartość już tutaj większą, zwiększyć do 0,10 lub do jednego lota, tak? To jest bardzo ważny parametr, ale najlepiej, żeby go ustawiać w taki sposób właśnie geometryczny, jak ja to tutaj robię, czyli mamy 1000 dolarów, to wtedy dajemy jeden mikrolot, tak? Później mamy tutaj ten order send procent, czyli wybicie z tej świecy poprzedzającej świecy weekly. Tutaj mamy 5%. Tutaj możemy sobie zmieniać, czyli możemy dać tam 30, tak jak mieliśmy ustawione w robocie, lub na potrzeby testów możemy sobie dać inny, tak? Stop loss, ile procent, tak? Możemy sobie ustawić, zwiększyć lub zmniejszyć, tak? Break even point, jeżeli sobie damy na 0, wówczas robot będzie to pomijał. Jeżeli ustawimy wówczas na wartość 5 lub 10, wówczas będzie on wykonywał te instrukcje. No i tak, i tutaj mamy wszystkie te ustawienia, tak, które żeśmy wcześniej omawiali. Także tutaj się nic nie zmienia. I w tym momencie, jeżeli przeprowadzamy test, to ustawiamy tylko i wyłącznie tą pierwszą kolumnę, tak? Jeżeli będziemy robić optymalizację, wówczas interesować będą nas kolejne kolumny, tak? Natomiast w przypadku samego zwykłego, standardowego testu ustawiamy tylko i wyłącznie pierwszą kolumnę. A zatem ja puszczę sobie teraz test. Daję OK. Tu mamy wszystko ustawione, tak? Kliknę sobie Start i tutaj mi idzie, tak?
Widzimy, że sobie idzie pasek postępu. On będzie przychodził dwa razy. Raz będzie używał, budował sobie strukturę z danych M1, a później będzie drugi raz szedł i będzie wykonywał odpowiedni test. No i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, pasek doszedł do końca. Możemy sobie przejść do rezultatów. Tu widzimy, czy zawierał transakcję. Tak, tu mamy zysk, tu mamy stratę i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy saldo rachunku. Przejdziemy sobie na wykres. Pokazuje nam, jak ten wykres wygląda. A zatem nie wygląda on jak najlepiej. Czyli przy tych ustawieniach, które teraz żeśmy mieli, nie wygląda on najlepiej. No, dla mnie są niezadowalający. Tak, widzimy, że tu jest jakaś określona seria strat. Jeżeli przejdziemy sobie do raportu, to możemy sobie tutaj odczytać, tak, wszystkie parametry, jakie były. I teraz, jeżeli chodzi o drawdown, to drawdown jest nie maksymalna strata względna, ale strata relatywna, tak? Czyli obsunięcie kapitału było w wielkości 4,81%. No i resztę, inne parametry, z którymi możecie się zapoznać. Natomiast ja ich nie będę tutaj omawiał, tak? Dziennik, czyli wiadomo, czy wszystko chodzi ok, w porządku, czy nie pojawiły się jakieś błędy. No ale, sam ten test jeszcze nic nie znaczy, tak? Ponieważ my musimy znaleźć jakieś optymalne warunki dla tej pary walutowej. I te warunki przy tej parze walutowej będą zupełnie inne. A żeby to zrobić, musimy sobie zoptymalizować, tak? Teraz przechodzimy do optymalizacji, teraz ważna sprawa, zaznaczamy tutaj to optymalizacja, tak? I tu mamy, jeżeli mamy to zaznaczone, wówczas przechodzimy do właściwości strategii i interesują nas teraz kolejne kolumny, tak? I teraz tutaj, jeżeli mamy zmienną i sobie zaznaczamy, który z tych parametrów chcemy zoptymalizować. Nie polecam optymalizować ich wszystkich, ponieważ do tego trzeba mieć naprawdę porządny i mocny komputer. Można sobie optymalizować każdy parametr osobno. I zoptymalizujemy sobie teraz na przykładzie parametr wybicia, czyli ten order send procent. Jego należy zaznaczyć, tak? Zmienimy jego wartość na przykład na 5. Zmienimy sobie oryginalną wartość na 5. Teraz start, jak on będzie rozpoczynał optymalizację. Start, zaczyna on od 5. Krok, czyli będzie przeskakiwał co 5. Czyli będzie najpierw sprawdzał 5, później będzie sprawdzał 10, tak? Będzie sprawdzał 15, 20, 25, a zatrzymie się dopiero na 50. Czyli będzie sprawdzał nam wszystkie parametry od 5 do 50 i w ten sposób pokaże nam, które są najlepsze wyniki. Resztę parametrów pozostawimy bez zmian, tak? Nacisnę OK i w tym momencie mam tu zaznaczone optymalizacja. Klikam Start i on sobie będzie optymalizował. No teraz będziemy musieli troszeczkę uzbroić się w cierpliwość i odczekać ten okres, aż on sobie przeprowadzi całą serię testów i będzie nam pokazywał, które są testy najlepsze. Po kolei sobie to omówimy. Tutaj, jeżeli widzicie, tutaj taki licznik jest, czyli w tym momencie program wykonał 4 z 10 testów, tak? Także musimy dalej czekać. O, teraz widzimy 5 i jak już będzie 10 na 10, to znaczy, że cały proces został zakończony. Jak do tej pory musimy jeszcze trochę poczekać. No i teraz widzimy, że mamy 10 na 10, wówczas możemy sobie teraz omówić wyniki tej optymalizacji. Pierwszą zakładkę po ustawieniach widzimy tutaj rezultat optymalizacji. Ja sobie ją kliknę, tak? No i tutaj mam te wszystkie wykonane testy, tak? Mogę sobie je posegregować według zysku. Najlepszy zysk tutaj mamy 46,19, ilość transakcji 49 i tak inne parametry i widzimy, przy jakich ustawieniach został uzyskany ten zysk. A zatem widzimy tutaj order send procent 5, 001 lota, stop loss i tak dalej, i tak dalej. To jest przy tych, tak naprawdę, jeżeli żeśmy zaznaczyli tylko jeden parametr optymalizacji, czyli ten order send procent,
To patrzymy tutaj tylko na ten orders and procent, bo te wszystkie inne parametry pozostaną takie same, jakie były. Tak, i tutaj możemy, tu mamy drugi wynik, jest też dosyć dobry przy orders and procent 45, także widzimy, że to się znacznie zmienia, tak? I taki najlepszy parametr powinniśmy jakby wyszukać dla każdej z konkretnych par walutowych, bo dla każdej z tych par będzie on inny. Jak widzimy tutaj dla kabla był to 5, natomiast dla Kanadyjczyka może być już inny, tak? Ale przejdziemy sobie do kolejnej zakładki, wykres optymalizacji. Tutaj mamy takie kropki, tak jak widzimy, tak? Czym wyższa kropka, tym jest lepszy parametr optymalizacji. Jeżeli sobie tak zaznaczymy, to mamy tutaj, jakie było saldo rachunku i wyświetla nam, że to było przy order send procent 5, czyli tym najlepszym wyniku, tak? Tutaj później sobie przejdziemy, mamy rezultaty, czyli wynik tych wszystkich transakcji, tak? Później mamy wykres, jak on się zmienił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co ważne, jeżeli wejdziemy w ten wykres optymalizacji, wybierzemy sobie tę konkretną kropkę i ja ją kliknę, słuchajcie, i widzicie, przychodzimy tutaj na rezultaty optymalizacji. Następnie, co znowu ciekawe, jeżeli ja to kliknę, to w tym momencie wczytały mi się już ustawienia. Tutaj właściwości strategii zostały ustawione automatycznie, tak jak ja kliknąłem ten rezultat optymalizacji, tak? Jeszcze raz ja to kliknę i one są już tu wczytane. Ja już nie muszę tego nic zmieniać, bo one są już tu wczytane, tak? I później klikam sobie i teraz sobie robię test. Widzicie, tu optymalizacja nie jest zaznaczona, tylko robię test na tych ustawieniach. Klikam start. I zaraz zobaczymy, jaki będzie wynik testu przy ustawieniach tych, które były najlepsze dla tej pary walutowej za ostatnie, to było za ostatnie 3 lata, tak? A zatem jeszcze chwileczkę i będziemy wiedzieć. No i już mamy, zobaczymy sobie na wykres. Widzicie, jak się wykres zmienił? Zupełnie wygląda inaczej, tak? Przy tych ustawieniach. To nie jest to samo, co było wcześniej, tak? Dlatego, słuchajcie, dla każdej pary trzeba przeprowadzić taki test i ustalić ten order send procent, ale, słuchajcie, to nie tylko jest to, ponieważ możemy również optymalizować każdy z tych parametrów. Może wtedy ten wyłączamy i na przykład optymalizujemy parametr stop loss, tak? I robimy start, robię od 10 pipsów, tak, krok co 10 pipsów, można zrobić krok co 5 pipsów, aż do jakiejś określonej wartości. Ja mam tutaj ustawione do 60 pipsów, można to zmienić do 100 pipsów, można to zrobić do 30 pipsów, wszystko zależy od Was. I tak każdy z tych parametrów po kolei można optymalizować i szukać jak najlepszego ustawienia dla danej pary walutowej. Pytanie teraz o to, czy taka optymalizacja ma sens, czy to nie jest zbyt duże dopasowanie do struktury rynku. Otóż i tak, i nie, ponieważ jeżeli zoptymalizujemy tą metodą naszą strategię, to nie znaczy, że zoptymalizujemy ją raz na zawsze, tak? Czyli powiedzmy raz na jakiś czas, na przykład raz w miesiącu, trzeba ponownie dokonać tej optymalizacji, ponieważ po miesiącu czasu może się zmienić struktura rynku i już ten order send procent nie będzie 5%, a może być 10% albo 15%. Wszystko zależy od tego, jaki jest rynek. Dlatego od czasu do czasu taką optymalizację trzeba przeprowadzać i według tej optymalizacji należy zawierać transakcje. A zatem ja myślę, że w tym momencie Wam wszystko już wytłumaczyłem. Możecie próbować własnych sił. Fajnie, jeżeli ustalicie dla różnych par walutowych odpowiednie ustawienia i wtedy będzie można fajnie grać, uzupełniać się. Każdy może robić różne testy, każdy może przeprowadzać i optymalizować różne parametry. Także jest co robić i jest przy tym też i dużo zajęcia, no i satysfakcji. Także dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.